Siema siema, Dendy z tej strony, witam was na kanale e, Witam was dzisiaj z gry słuchajcie Pierwsza taka gra na moim kanale e, Jest to wersja jeszcze alfa e, Frontier Pilot Simulator Jesteśmy słuchajcie, czy wcielamy się tutaj e, W pilota Kurde, z samolotu? Nie, jest bardziej taki prom kosmiczny Jesteśmy w ogóle na innej planecie e, Musimy tutaj dbać o to, to jest taki symulator Musimy dbać o to, żeby zaopatrywać inne bazy na tej planecie w różne potrzebne do, yy, do życia czy do funkcjonowania na tej bazie, na tej planecie, yy, środki czy artykuły czy sprzęty. Słuchajcie, gra wygląda całkiem fajnie. Ja ją dostałem. Jak ją dostałem? Dostałem ją po prostu do tego, żeby ją za, za, yy, zaprezentować na kanale. Tak jak mówię, jest to wersja alfa, ale można już kupić ją w przed, może w takiej przedsprzedaży, we wczesnej wersji. Jak wszystkie gry we wczesnej wersji, ona cały czas jest dopracowywana. Ja sobie pooglądałem trochę na innych kanałach i faktycznie no, zmienia się to wszystko trochę w tej grze. Tutaj ten nasz HUD tak zwany, no, wszystko, się, wszystko się w niej powoli zmienia. Słuchajcie, Plany są dalekosiężne. Tutaj mamy widok z zewnątrz tego pojazdu. Natomiast, no, ma być kiedyś ponoć dodany widok ze środka, ale wiecie, no. Dobra, pokrótce, słuchajcie, pokażę Wam mapę, jak wygląda mapa. Na mapie mamy taki obszar. Tu mamy sześć baz, słuchajcie. I pomiędzy tymi sześcioma bazami sobie latamy. Latamy to jest takie pojęcie względne, bo latanie tutaj jest naprawdę bardzo trudne. Ja przelatałem, po, pograłem sobie 4 godziny w sumie już w tej grze, słuchajcie, i jest to dla mnie masakra. To fizyka latania, zresztą zaraz sami zobaczycie, jest naprawdę dobrze zrobiona i trzeba się nieźle namęczyć, słuchajcie, żeby gdzieś dolecieć. Natomiast mapa sama w sobie, zobaczcie, tutaj mamy y, takie znaczniki, które nam pokazują, że coś tam dalej jest. Zobaczcie, mapa jest dosyć duża. Najbliższą planetą, najbliższą tutaj bazą, którą mamy, to jest Raglor. Natomiast dalej mamy jeszcze inne rzeczy na tej, na tej naszej planecie, bo to jest w sumie jedna planeta, tak? Także słuchajcie, no jest tego naprawdę sporo. Szczerze Wam powiem, że jeszcze się nie zagłębiłem we właściwości tej gry, jak to wszystko tutaj wygląda. Wiem tylko, że jeżeli najedziemy sobie myszką na jakąś bazę, to mamy wymaganek, co oni potrzebują tutaj, i dostępne rzeczy, które możemy z niej zabrać. Ja mam 2500 dolarów, także ładować musimy, tankować ten nasz pojazd, ten nasz prom kosmiczny. Musimy go co chwilę tankować. Musimy pamiętać o tym, żeby mieć hajs na to. Słuchajcie, teraz musimy przelecieć na drugą bazę. To jest jakiś Spaceport Astlan, Także my sobie przelecimy. Słuchajcie, na niego. On jest tam na wprost. To nie jest daleko, ale słuchajcie, yy... no lecimy i coś tam wam powiem po, po drodze. Powiem wam szczerze, że troszeczkę mnie zaciekawiła ta gra. Naprawdę mnie trochę zaciekawiła. Nie tak, żebym chciał jakoś super w nią grać, bo to nie są moje klimaty. Natomiast jeżeli. Lubię symulatory ogólnie, jako takie. To dlaczego by nie spróbować symulatora całkowicie innego? Słuchajcie, latanie tym, latanie tym statkiem, tym pojazdem jest naprawdę ciężkie. Tutaj gdziekolwiek wylądować. Ja już się, słuchajcie, tyle razy tu rozbiłem, że masakra normalnie. Yy, ta fizyka tego, fizyka lotu tego pojazdu. Ja to ja to się tak śmieję, bo wiecie, ja w tych grach nie jestem y, w takich kosmicznych, niekosmicznych. Y, nie jestem za dobry. Za dobry to jest, że nie jestem, to jest mało powiedziane. Ja w, ja w te gry w ogóle nie grywam, ale kiedyś była taka gra, słuchajcie. O, uderzę? Nie uderzę. Ja uderzyłem trochę. Jak Space Taxi. Nie wiem, czy pamiętacie. Nie wiem na co to było, słuchajcie. Wiem, że to było bardzo, 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 bardzo dawno temu. Ale tam cała zabawa polegała na tym, to była jakaś taka prosta gierka, gdzie się tam podlatywało taką kosmiczną taksówką z platformy na platformę. I tam właśnie ta fizyka tego lotu tej taksówki mniej więcej działała na podobnej zasadzie. A to była gra, to naprawdę już lata temu są, słuchajcie. Gdzie po odpaleniu tych silników naprawdę trzeba chwilę poczekać, aż ten statek się zacznie wznosić, tak? Tak samo jeżeli. Yy, opadamy, to musimy w odpowiednim momencie silniki odpalić, żeby nie spaść po prostu. No dobra, ale słuchajcie, tutaj cofamy w takie znaczniki, to tyle, jeżeli chodzi o tą fizykę, tyle mogłem się wypowiedzieć. Bardzo mi się to podoba, szczerze wam powiem. I teraz zobaczcie, teraz, jeżeli przy... tu możemy różne rzeczy pobrać. możemy kupić róż... Możemy kupić jedzenie, które dostarczymy gdzieś indziej. Słuchajcie, wciskam Enter. I teraz tak, pokazuje nam się taki panel nasz. Yy, możemy przyciskać R, żeby na, na zatankować, recharge, na zatankować, naładować z powrotem nasz statek do pełnej, do pełnych zbiorników, że tak powiem. Yy, aktualna yy, masa statku to jest 5 tom zobaczcie. I tu mamy yy, Rzeczy, które możemy z tej stacji pobrać, do, dostarczyć na inną stację. Tu mamy jakieś Advanced Colonial Rations, czyli jakieś racje, pewnie, żywnościowe czy coś. Chyba jakieś delikatne, bo tutaj jest jakiś kieliszek. I słuchajcie, to waży 1250 kg i kosztuje 850 dolarów. Musimy zapłacić pieniądze i potem odzyskać je, potem dostać te pieniądze z zyskiem za dostarczenie tego. Jeżeli tego nie dostarczymy, to te pieniądze tracimy. Także ja to na razie nie mam wyboru, bo strzałkami mogę wybrać, jeżeli tu jest więcej pozycji. Ja to kupuję. I zobaczcie, i pobiera mi się skrzynia, ładuje się na mój statek. Znaczy bardziej przyczepia się do mojego statku. Zamkniemy luk bagażowy. A, tu luk bagażowy jest otwarty, może, zamknięty. Możemy go oczywiście otworzyć sobie manualnie pod T, tak? A mi się tu akurat chyba normalnie... Otworzył. Dobra. Załadowany ten kontener jest. Jest zabezpieczony. Mogę zamknąć shop Escape'em. Już zamknąłem. Let's go to the central. Czyli lecimy do centrali. Słuchajcie. Centrala jest tutaj. I teraz możemy sobie ją zaznaczyć na mapie. Pach. I tu mamy 2800. 2855 metrów. Maksymalny dystans tego mojego, który może pokonać ten mój statek, to jest 7350 metrów, czyli spokojnie dolecimy. Należy pamiętać, o kolejna paczka się zobaczcie, pojawiła już następna, następna deliwerka mnie czeka. Trzeba pamiętać o tym, słuchajcie, ja sobie wystartuję, że teraz ten statek ciężej się wznosi. Bardzo łatwiej opada. Także. Jeżeli chodzi o fizykę, jest naprawdę fajnie zrobiona. I kolejna fajna rzecz, którą ja tutaj tak naprawdę odkryłem przez przypadek. Bo nie mogłem nie mogłem sobie, słuchajcie, latać normalnie. Jeżeli przycisnę V to pojawiają mi się, zobaczcie, takie strzałki tutaj na niebie. To jest taki. To jest taki, jak to jest, jak to się mówi. Yy, nie wiem, jak to się mówi tak. Yy, yy, fachowo, ale to jest jaki, jakiś taki... No, jak to się mówi? Jak jest noktowizor, to to jest coś podobnego, że ja widzę tereny, obszary, którymi spokojnie mogę przelecieć, bo tutaj mamy wulkany, jakieś gejzery, jakieś inne pierdoły. Warunki pogodowe się zmieniają, słuchajcie. Tu naprawdę nie jest tak łatwo lecieć. To, że mamy z jednego miejsca do drugiego, powiedzmy 3 km, to nie znaczy, że będą 3 km, bo możemy mieć, możemy musieć, musimy ominąć jakieś tam obszary, słuchajcie. I z tych 3 km robi nam się 4,5. Teraz, jeżeli mamy jakiś ładunek pobrany, to musimy o tym myśleć, że no może nam nie wystarczyć tego naszego paliwa. No, powiem wam szczerze, że po, po pierwszym pół godziny, kiedy ja w ogóle nie potrafiłem tym wylądować, jeszcze mam z tym duże problemy. Myślałem, że to nie będzie gra dla mnie, że ja po prostu jestem za nerwowy, nie mam takiej cierpliwości. Natomiast powiem wam, że jednak coś z tych starych gier jeszcze we mnie siedzi. Mam nadzieję, że się tu zaraz nie rozbiję, bo zaraz powiecie, o w tobie siedzi to, że się rozbijasz. Czasami trochę podwoziem uderzę, jak wizer na niektórych lotniskach, ale, ale ogólnie jest spoko, słuchajcie. Także teraz musimy cofnąć z powrotem w, w takie miejsce, w którym się rozładujemy. Przyciskamy Enter, a musimy prosto stanąć. No niestety, trzeba prosto stanąć, jechać w ten znacznik. Także jeździć normalnie się jeździ po lotnisku na klawiszach, na wsadzie, że tak powiem. Można tu już podłączyć joystick, można tu już nawet kierownicę podłączyć. To jest w ogóle masakra. Dobra, i 2225 dolarów dostanę za to. Proszę, mam już 4800 dolarów. I teraz kolejna ważna sprawa, że musimy pamiętać, żeby się zawsze zatankować. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą wyczaiłem, słuchajcie, to jest to, że teraz tutaj mamy do zabrania jakieś MTG-type baterie za 200 dolarów. Ale jak ja je zabrałem, to nie miałem ich gdzie oddać, moi drodzy. To jest właśnie jakaś lipa na razie, może nie lipa. Natomiast jest to przemyślane w ten sposób, że my musimy zarządzać tą naszą flotą że musimy wiedzieć, gdzie coś jest potrzebne, żeby to tam dostarczyć. I teraz tu mamy, po, tu mamy tylko baterie, ale tutaj potrzebują znowuż jakieś kolonie Robert 2 Rations i potrzebują wody 50-litrowe 50 butelki. Teraz szukamy, gdzie są te, dwa, te dwie rzeczy. Tu też są. A, Yy, tu są potrzebne, a tu są dostępne. Słuchajcie: SpacePod Astlan. Tutaj mamy B2 Rations za 850, a tu za 1937, czyli za 850. Stąd byśmy wzięli te Rations i przywieźli je tutaj. Albo tu mamy jakieś Rations, tu nie mamy. A tu mamy wodę, słuchajcie, w 50-litrowych butelkach, która jest potrzebna też tutaj. Czyli my musimy, tak jakby zarządzać tą naszą flotą, to jest bardzo fajne. Musimy myśleć o tym, żeby mieć co dostarczyć skąd dokąd. Słuchajcie, tu jest woda, i jest jakiś pasażer, który chce gdzieś lecieć. Czyli możemy wziąć z tą. Ej, nie ma tutaj wody. Gdzie była ta woda? A tu są, dobra. Tu, przepraszam, tu są też wymagane. Tu jest też wymagana woda. Widzicie, już bym się pomylił. Sorry bardzo. Także musimy szukać. Tu jest wymagana woda i rations, a tu są dostępne rations. To lecimy po teracje pewnie żywnościowe. Spróbujemy, słuchajcie. Oczywiście, tu się nam zaraz pokazuje yy, znacznik. Co mamy ustawione, a tu się nam pokazało pasażer, że możemy pasażera jeszcze zabrać jednego. No to zobaczymy tego pasażera, bo teraz to ja sobie wybrałem, a tu mi gra pokazuje, że weź pasażera. No to podjedziemy po tego naszego pasażera, bo on tutaj czeka na nas. Zobaczcie, tu nam się wyświetlają nawet metry 70 metrów od nas jest. Także weźmiemy tego pasażera, jeszcze na nim możemy zarobić. Tu z jakiegoś dworca? Słuchajcie, no jest to jakaś ciekawa propozycja. Jeżeli ktoś lubi takie gry, otworzymy. O, proszę. I już nasz pasażer nam no, siada do naszego statku. Zapraszam na pokład. Proszę zająć miejsce. Jak to w wizerze, kolana dotykają uszu. I lecimy. Dobra, do Nordkolonii musimy go po podrzucić. Gdzie jest Nordkolonii? Nordkolonii jest tutaj. Hmm. To walniemy go najpierw, to tu zrezygnujemy na razie z tego, bo to jest za długi dystans. Do tej Nordkolonii polecimy sobie. Ja sobie tak na wszelki wypadek zaznaczę. A co tam? Dobra. I lecimy, moi drodzy. Pojazd jest zatankowany. I już zobaczcie, tutaj już będzie widzicie, w oddali się świecą jakieś krzyżyki. To to wulkan wyrzuca jakieś, jakieś syfy w powietrze. Także musimy to ominąć. Tak żeby nic nie, nic, nic nie dostało się nam w silniki. Najlepiej szerokim takim łukiem trochę. Bo niestety, jak wlecimy w coś takiego, słuchajcie. Pojazd nam się niszczy. Niestety. Także zobaczcie, tu wszędzie jakieś opary od jakichś wulkanów, gejzerów i innych tym podobnych dziadostw. Także tu musimy z nim wylądować gdzieś. Dobra, proszę, pokazuje nam się, ile metrów jeszcze mamy do tego. Mówię, to nie jest latanie naprawdę, jeżeli ktoś z was ma bądź będzie miał tą grę, napiszcie mi, ale latanie tutaj to jest po prostu jakaś, to jest jakaś porażka, jeżeli chodzi o, o, to, o tą fizykę, to jest, ona jest tak dobrze zrobiona, że porażką jest to, że człowiek nie może jej tak porządnie ogarnąć, słuchajcie. Trzeba dobrze operować tymi, tymi silnikami, żeby ani nie spaść, ani nie odlecieć teraz od tego lotniska za daleko, bo... Sorry, ja się tutaj skupiam, naprawdę mocno się skupiam nad tym, żeby, żeby to jakoś wyglądało. Zobaczcie, jak wylądowałem elegancko. Dobra, dostarczyłem tutaj ziomeczka, dostarczyłem. A co, drugi ziomeczek mi wsiądzie? I drugi ziomeczek mi wsiadł. Co to nie jest taksówka, gościu? Trzeba było się zapytać. Engine Open the hatch, dobra, zobaczymy, gdzie ten drugi typek chce. Tutaj działa tak wszystko z opóźnieniem. Dziękuję za lot, bla bla bla. Teraz pewnie dopiero mi wyskoczy ten drugi gościu, gdzie mi wsiadł. Uh, take away this heavy container and deliver to the spaceport. A, ah, czyli jednak gra nam cały czas sugeruje, co musimy zrobić. Skąd musimy wziąć kontener? Stamtąd musimy wziąć kontener. Teraz ten kontener tu sobie weźmiemy. Powiem wam naprawdę, trzeba się trochę nauczyć tym latać, ale da radę, da radę. Powiem wam, jak ja dam radę, to każdy prawie da radę. Jest naprawdę fajna, ciekawa gra. Czy ja będę w nią jakoś super grał? Nie wiem, na pewno sobie trochę. Na pewno sobie jakoś yy, trochę pogram, ale nie wiem, czy to. Wiecie, ja nie mam tyle czasu, żeby sobie tyle grać w to. Ale jest to na pewno jakaś fajna alternatywa, żeby się trochę pobawić. Słuchajcie, bo tutaj potem możemy upgradeować ten statek. Już działa workshop. Już działa workshop, także to jest fajne. Teraz nie wiem, czy ja ten kontener mogę tak wziąć sobie. Aha, muszę tego gościa do portu najpierw odstawić. Słuchajcie, to on mi pisze, że to nie jest jego miejsce, gdzie on ma być. Mam lecieć do portu. Eee, no to polecimy do tego portu. Port jest tutaj, 3000 metrów. Ja mam jeszcze na 4700, słuchajcie, eee, paliwa. Także ja sobie najpierw troszeczkę dotankuję, bo ja już tu się nauczyłem, że no, sorry, ale. To nie działa w ten sposób, że mamy na 4000 ileś tam paliwa, a 3000 musimy przelecieć. Okazuje się, że musimy przelecieć przez jakąś burzę, jakiś, nie wiem, deszcz meteorytów, ominąć go i jest po prostu lipa totalna. Także to mi się tu podoba bardzo. Dobra, jesteśmy na miejscu, naładujemy. Naładujemy, zatankujemy, bo ja cały czas mówię naładujemy, jakby to jakaś Tesla była. Także zatankujemy, zobaczcie, jak to tutaj wali. Kurde. Naprawdę fajnie to wygląda. Grafika nie jest ustawiona na maksa. Bo szczerze wam powiem, że jak jest grafika na maksa ustawiona. To mój komputer się troszeczkę gotuje. Jak patrzałem na wymagania takie. To naprawdę ta gra już ma troszeczkę wymagań. No ale dzisiaj to już te wszystkie gry sorry, ale mają. Wymagania, jednak tutaj trochę musi pracować komputer przy tej, przy, tej yy, przy tych wymaganiach grafiki, przy tej fizyce, wszystkim. Słuchajcie, doładujemy sobie i lecimy do tego portu, bo gościu pewnie już się tam z nóżki na nóżkę przekłada. Serwis Drones Container z pół. No to pewnie będę mógł po to przylecieć, jak od yy, tego gościa do portu odwiozę. A żeby goście odwieźć do portu, gdzie jest ten port teraz? Port jest tam. Słuchajcie, naprawdę, naprawdę wygląda to, wygląda to całkiem fajnie. Bardzo mi się podoba. Naprawdę bardzo mi się podoba. Mamy tu oczywiście prędkość. Yy, tu jest airspeed jakaś prędkość powietrza, nie wiem co to jest za prędkość. Ja się na tym niestety aż tak nie znam, ale powiem wam, podoba mi się, podoba mi się to. Patrzcie, tutaj są powiewy wiatru jakieś, ten statek się cały buja. Naprawdę fajnie, fajnie to jest zrobione, słuchajcie, fajnie. Czasami jeszcze uderzę podwoziem, wiadomo, ale już. Ach, tu teraz trochę uderzyłem. Ale już jest coraz lepiej, nie można narzekać. 260 metrów, zaraz gościa tutaj, gościa tutaj że tak powiem, wysadzę. I nie wiem, co ten serwis Drone Containers yy, czy tam miałem wziąć tego? Czy to jest tylko jakiś mój serwis? Zobaczcie, tam jakaś platforma. Tutaj ponoć jest potem co jeszcze trudniej, bo na różnych platformach się ląduje. No, no mówię, jak już się ma statek, który ma o wiele dalszy zasięg, no to, no to wtedy już jest na trochę zabawy. No, powiem Wam latanie tutaj. Już jak ja tak obceiłem, słuchajcie, ja obceiłem to naprawdę. W ciągu czterech godzin obceiłem latanie, trochę zasady działania tej gry. Ale powiem wam, latać gdzieś dalej tutaj, no to będzie już całkiem kozak. Ja tu widzę kolejny gość czeka, słuchajcie, chyba żeby wsiąść. Coś mi, coś mi ten, ten, ten mój. Ten mój statek sobie sam zaczyna skręcać. E, no zobaczcie, kolejny gościu mi się pcha. Teraz zobaczymy, ile. 6400 dolarów. Słuchajcie, trochę tutaj zarabiam. Poczekam, aż mi się wyświetli teraz, ile dostałem za to. Trochę trzeba poczekać, ja mówię, to z opóźnieniem wszystko trochę działa. Wiadomo, no jest to wersja alfa jeszcze. Słuchajcie, 183 dostałem. No mało, mało, ale 183, ale tankowanie takiego, yy, takiego pojazdu po takim kursie to jest w granicach, ja tak chyba z tego co pamiętam. 90 tych, nie wiem co to tu są za dolary, 90 dolarów tankowanie takiego. Teraz ten gościu chce lecieć do Nord i teraz ja nie wiem, czy ja mogę wziąć jakąś, jakiś ładunek jeszcze, który też do Nord będzie. Słuchajcie, no działa, działa i wygląda to naprawdę dobrze. Mówię, ja mam już wysokie ustawienia grafiki, nie mam tych takich hardkorowych, mówię, bo bałem się, że zacznie się przycinać jeszcze przy OBSie, wiadomo jak to jest. Natomiast powiem wam, że Powiem wam szczerze, że mi się ta gra spodobała trochę nawet. Mówię, jeszcze w taką grę tutaj nie grałem. Już dawno nie grałem w taką grę. Kiedyś tam się grało, wiadomo, w te takie proste gry komputerowe jakieś tam właśnie, gdzie ta fizyka mniej więcej w ten sposób działała, że przy opadaniu statku, po włączeniu silników dopiero po chwili on się zaczyna wznosić, a nie od razu. No to jest logiczne. Jest to całkowicie całkiem inna gra. W od tych, w które ja gram, do, grałem do tej pory, natomiast no mówię, postaruję spróbować, bo jest to jest to symulator i tak naprawdę to studio Razar SRO się do mnie zgłosiło, yy, czy bym nie był zainteresowany jakąś współpracą, na którą ja się nie mogłem zgodzić, bo wiadomo, oni tam wymagali trochę godzin, żebym grał, nie mam tyle godzin, ale napisałem do nich, że po prostu jeżeli chcą, mogę pokazać tą grę, Słuchajcie, woda. Tam gdzieś była woda potrzebna. Ja z tym gościem lecę i mogę jeszcze wodę zabrać. Gdzie była woda potrzebna? Zobaczcie, woda. Tu 2961. Central. Gościu chce lecieć do... Do, do Bory on chce lecieć? Let's go to north. Do north. I tu jest też woda potrzebna. Zobaczcie. Czyli możemy tą wodę... Wziąć i przewieźć ją tam, gdzie ten gościu leci. Woda pobrana, gościu pobrany. Ile mój statek waży? Statek trzeba zatankować. I ile teraz mój statek waży? 5, 5 ton? 8 ton mój statek waży, słuchajcie. A ile on może ważyć? Powiedzcie mi. I co, i teraz jaki ja mam zasięg mojego statku? 9170, jeżeli on mniej pali, ale. No na pewno nie mam większego teraz zasięgu po załadowaniu tej wody. Dobra, i gdzie my lecimy? Słuchajcie, jeszcze z tą wodą sobie dolecimy i z tym gościem do Nord. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, jestem ciekaw Waszej opinii. O, się wznosi, wznosi, wznosi. Jestem bardzo ciekawy waszej opinii, słuchajcie. Co wy myślicie o tej grze? Czy ona wam się podoba? O, chyba, chyba przesadziłem z tym. Chyba przesadziłem, słuchajcie. Zobaczcie, ile już mi paliwa wzięło. Słuchajcie, spróbujemy inaczej. I jak mi to nie wejdzie, no to trudno, stracę kasę, ale spróbuję się wznieść i od razu polecieć w tamtą stronę, żeby się, można powiedzieć, utrzymywać trochę, że tak powiem, na skrzydłach. Słuchajcie, bo na razie opadam, 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 no wznoś się, wznoś się, przecież lecisz, jesteś statkiem. Chyba jestem za ciężki, słuchajcie. Za ciężki, zobaczcie, utopię się. Chyba, że da radę się wznieść, jak się rozpędzę. Paliwa mi nie starczy, no chyba, że jakimś cudem. Nie no, już, już, już idę pod wodę, słuchajcie. I zobaczcie, to... Teraz wam mogę pokazać, że to nie jest takie proste jakby się wydawało. O, wznoszę się. Nie wznoszę się, słuchajcie. Nie dam nie dam rad... O, woda mi chlapie po kamerze, słuchajcie, tego nie wiedziałem, że to tak to działa. Słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy, no... nikt nie da, jak to się mówi. No i się rozbiłem, widzicie. Także jeszcze muszę ogarnąć, ile ja mogę zabrać tego na swój statek. Pewnie jak trochę zarobiłem, powinienem wzmocnić silniki i dać większą moc silnikom czy skrzydłom. Ale przynajmniej widzicie, słuchajcie, że to nie jest takie hoposiupę. -e -e. Jedno szczęście, że mam trochę tych tysięcy zarobione, to nie jest aż tak źle, słuchajcie, bo... Będę mógł sobie y, naprawić statek. Teraz oczywiście lecimy. Tam jakaś kapsuła nas y, transportuje do jakiegoś tam chyba szpitala czy coś takiego. No w każdym razie y, znajdziemy się w miejscu początkowym y, tego całego zamieszania. Słuchajcie, tam gdzie nasz statek jest y, naprawiany. Jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda, bo tak naprawdę tutaj się wszystko zaczyna na tej, na tej stacji. Dobra, i tu sobie możemy, zobaczcie, różne rzeczy kupić. Mam 2500. Czekajcie, o co tu teraz chodzi? No, 30% mocy. Zobaczcie, 873 chyba to jest waga. 2500 dolarów. Zobaczcie, jakaś bateria większa za 1600 dolarów. Także słuchajcie, no będziemy, to, będziemy to próbować modyfikować. Tylko mówię, dajcie znać, czy interesuje Was w ogóle ta gra, czy Wam się podoba. Eee, od studia Razer SRO, oczywiście, dostałem link. Tutaj macie w opisie filmu dwa linki. Jeden macie do sklepu Steam, drugi macie do. Strony, na której jest 20 czy 25% zniżki, już nie pamiętam. Na Steamie teraz jest 30% zniżki. Na Steamie ona wychodzi w tym momencie 6, 16 euro. A na tej stronie kosztuje 20 dolarów. Słuchajcie, także zapraszam Was, jeżeli jesteście zainteresowani, sobie obczajcie to. Ja się z Tym czasem z Wami żegnam i do zobaczenia, być może, w kolejnym odcinku z tej gry. Trzymajcie się, na razie.